Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Excited Trash. Mam nadzieję, że spodoba się wam odcinek z nowej serii. Tym razem otwieramy skrzyneczki w CS-ie. Tak jak polecił mi mój kolega Filip Mika, pozdrawiam serdecznie. Więc może bez zbędnego pitu-pitu zabieramy się do roboty. Kupujemy klucz, zobaczymy. Transakcja, autoryzujemy. Ok, mamy. Operacja Breakout. Mam nadzieję, że stąd po raz pierwszy skrzynka poleci mi coś super, na przykład nóż motylkowy. O kurde, przeleciało coś tam różowego, ale to jest stres. Nie, mówcie mi na pierwszy raz już coś takiego, nie. Niemożliwe. No to super, super, jak widzicie, brak jakichkolwiek skinów. No ale już jestem zadowolony. W każdym razie może otworzymy skrzyneczkę Falcion. Falcion, nie wiem jak się to czyta. Otworzę ją, ponieważ no mało ponoć polskich youtuberów ma kosę Falcion. Nie wiem, oglądałem tam paru youtuberów i no nie było. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Jakby był ten famasik, to by było super, ale USP, w sumie USP-ka też używam w grze, super, fajnie. Fajnie też wyszło. No to co, no to teraz, skoro ze wszystkiego po jednym, no to chroma. Lecimy z chromą, może wyjdzie ta kosa śmieszna, zobaczymy. Uff. Ale to jest stresik. Rzadki item, nawet nie wiem co to jest, kurde, tak naprawdę. Nie wiem jaka kosa stąd leci z chromy dwójki. O, digla mam. Nie wiem ile to jest warte, ale wygląda kozacko. Zobaczymy potem. I jakiej jakości są? Wojskowej jakości i poufne. Nie wiem, muszę jeszcze się dopytać i zapytać, o co chodzi z tą całą jakością. W każdym razie na co? Enedueraby? Nie. Dobra, lecimy z kolejną skrzyneczką. Proszę, Gibenie Wielki, daj mi koskę. To jest kosa. Nóż motylkowy. To jest to, co ja chciałem mieć. No cóż, chyba ten opening za bardzo mi nie wyszedł. No cóż, nie wyszło. Ale... zobaczmy, stać mnie jeszcze na jeden? Nie, nie stać na kluczyk. W każdym razie dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że ten opening się spodobał. Jeżeli będzie troszeczkę łapek pod tym filmikiem, tak czy siak dajcie lajka za tego żywiołaka wody. Naprawdę podoba mi się ten skin. Zaraz zobaczę, za ile można to sprzedać, powiedzmy, na rynku społeczności. Być może zaryzykowałbym, sprzedał i nowy. O, jak, no w sumie nawet. Chwileczkę. 6 euro, czyli tak naprawdę jestem na plus. Tak naprawdę jestem na plus, bo praktycznie tutaj nie wydałem. O, to super, no. W każdym razie, Excited Trash, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, cześć i czołem.